Akademicy pokonują w dniu dzisiejszym Legię Warszawa 90-67, a ze mną jest Sebastian Kowalczyk, zdobywca 15 punktów w tym spotkaniu. Witamy. Witam. Sebastian, powiedz, co się stało w tym meczu? Tak naprawdę jesteście jedną z rewelacji tego sezonu, jakby nie było. A tutaj najpierw potknięcie, można powiedzieć, w Radomiu w czwartej kwarcie w szczególności. No i dosyć niefortunny jednak mecz w Koszalinie z zespołem, który jednak jest na dole tabeli. Można powiedzieć, że byliśmy rewolucją sezonu na początku. Wtedy mieliśmy 4 wygrane z rzędu. Teraz gdzieś to uciekło i ten początek meczu tutaj pokazał, że ta nasza energia, nie wiem, zaangażowanie na początku no, wymyka się po prostu. Mówimy, że trzeba w końcu się odbudować, trzeba wygrać spotkanie, a na boisku to się wszystko zmienia. Gdzieś przeciwnik nas fizycznością, agresywnością po prostu pokonuje i dzisiaj tak zagraliście, że wyszliście agresywnie, chcieliście wygrać bardziej to spotkanie i to było widać gołym okiem. No właśnie, co was najbardziej zaskoczyło w grze AZS-u? Mniejsza dawka chaosu niż właśnie na początku sezonu w wykonaniu akademików? Czy skuteczność mieliście się bardzo dobrą na początku, a w obronie tutaj taktyczne, powiem, takie gierki, bo zmienialiście każde krycie pick and rolla i my nie mieliśmy na to odpowiedzi, więc taktycznie po prostu myślę, że zespół dobrze był przygotowany przez trenera Marka Łukomskiego i asystenta i po prostu nie mogliśmy znaleźć na to odpowiedzi. Panaceum na przełamanie jednak tej słabszej pasy w wykonaniu Legii? No teraz mamy przed świętami jeszcze Krosno, więc no jak nie w tym meczu, to nie wiem kiedy. Musimy naprawdę, nieważne kto jest przeciwnikiem, musimy zrobić sobie prezent na święta. Dziękujemy bardzo za włączenie się w dzisiejszą akcję i życzymy spokojnego powrotu do domu. Powodzenia dla was.